Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Dzisiaj kolejny dzień przed nami i tutaj od razu idziemy do wdzięczki, ponieważ będziemy musieli z nią porozmawiać, ale widzę, że chyba jednak będziemy musieli ogarnąć, słuchajcie, te perfumy, w związku z tym będziemy potrzebować bodajże chyba dla Klotyldy 10 żab, tak? Jeśli mnie moja pamięć nie myli. Niestety tak. O, ale coś jedzenie zostało dostarczone i mamy 10. No dobra, czyli słuchajcie, potrzebujemy 12 żab. Więc nie wiem, czy uda nam się to dzisiaj zrobić. Zaraz zobaczymy. Aczkolwiek pojedziemy do Klotyldy i zobaczymy, słuchajcie, czy ja będę w stanie w ogóle im cokolwiek kupić. Dodatkowo najpierw tepnę się do kopalni, bo jest jedna rzecz, o której mi pisaliście, mianowicie to tutaj. Żebyśmy wydupili całkowicie kwestię rudy i zlecili mu jakby, żeby nie robił tego non-stop, tak? Więc nie wiem, jak to zdziałamy. Może tak muszę zrobić? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Mam tylko nadzieję, że on będzie przerabiać to, co powinien, żeby nie dawał mu po prostu w nieskończoność, bo to się po prostu lubi badżyć podobno, tak? Więc liczę na to, że będzie git. Dodatkowo dzisiaj, słuchajcie, też, bo będę potrzebować złoto, które będzie mi tutaj potrzebne oczywiście do eliksirów. Będziemy musieli się przejść i zobaczyć, gdzie są ewentualnie jakiekolwiek rudy. I to jest ważne i istotne. Jeszcze jak tutaj jestem już w tym lesie, to ja sobie podziobię trochę patyków, bo nie mamy. I odnośnie złotych dłut też mi pisaliście, że mogę je zrobić, tylko że muszę je jakby upgrade'ować, tak? Więc zobaczymy, co z tego fantu wyjdzie. Mam nadzieję, że cokolwiek wyjdzie, bo no jest jak jest. I mam nadzieję też, że uda nam się gdzieniegdzie tutaj złoto znaleźć, ale nie jestem na 100% pewny, czy wszystkie rudy żelaza, które są dostępne na mapie, one w jakikolwiek sposób się niestety odnawiają. Wydaje mi się chyba, że raz zebrane już nie powstają, bo tutaj na tym bagnie było ich dosyć sporo, a teraz ich nie ma. Tutaj ewentualnie jakaś jedna jest, ale ja nie wiem, jak do niej dotrzeć. Dobra. Żabki. Ma, kurde, 10 żab ma tylko. Niedobrze. A, i wy mi też pisaliście, że ja mogę od niej kupować rzeczy, ale zobaczcie jedną rzecz. Ona nie ma złotego proszku. Więc co do tego złotego proszku, bo to chyba też mi pisaliście, że ona ma. No niestety, jak sami widzicie, nie ma. Więc no jest z tym delikatna lipa. Teraz tak, wiecie co? No widzę, że już raczej nie zdążymy wdzięczce podarować tutaj perfum. Więc to nam nic nie da, ale wiecie co, może, poczekajcie, może jakieś motylki nam wypadną, tak, na pewno. Bo z wielką chęcią bym, szczerze powiedziawszy, tutaj faktycznie połowił te żaby, bo pisaliście mi, że mogę to zrobić tutaj właśnie na bagnie, ale kurde, no nie wpada nam. Dobra, darujmy sobie to. Szkoda, że 12 żab potrzebuję, jakbym potrzebował ich trochę mniej, to byłoby lepiej. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, więc będziemy musieli ten tydzień po prostu przeczekać. Tutaj za bardzo nie mamy żadnej opcji. Teraz tak, co do dłut. I tutaj słuchajcie, aha, dobrze, to wy o tym pisaliście tutaj. Czyli w ten sposób możemy zrobić złote dłuta w tym ostatnim jakby, tak? Czyli najpierw musimy zrobić zwykłe, potem musimy ulepszyć... No tutaj raczej na pewno musimy chyba od razu zrobić te soczewki, tylko teraz pytanie jest, jak zrobić soczewkę. Czyli tak, potrzebujemy szkło, potrzebujemy pastę polerską i wiarę. To myślę, że to będzie na spokojnie do wykonania. Tylko teraz pytanie, pasta polerska, olej i gliniane miski, czyli będziemy musieli ich troszeczkę zrobić. Na szczęście tutaj mamy, więc może przerobię wszystkie. Olej. Olej bodajże chyba możemy wytłoczyć z konopi, więc myślę, że też to zrobimy, bo konopi mamy dosyć sporo, więc tutaj nam się nic nie powinno teoretycznie popsuć, zepsuć, ale jak to wyjdzie, to oczywiście zobaczymy. Tam też pisaliście, żebym sprawdził, jakie jest najlepsze żarcie do kopalni, wróć, nie do kopalni, tylko do karczmy, więc to też sobie gdzieś tam zobaczymy i oczywiście pisaliście, żebym złote wino, przepraszam, piwo też sobie jakby zostawiał, tak? Więc no na tym też się tutaj
skupimy, żeby było. I następny dzień jest dniem naszego handlarza, z tego co widzę, więc zaraz zobaczymy, czy ja tutaj będę mógł mu coś więcej podarować w tym temacie. Ale to sobie za chwileczkę zobaczymy. Teraz tak, standardowo to zostawiamy. Właśnie, jeszcze jedna rzecz. Jak w ogóle wygląda nasza sytuacja z nasionami dyni? Słuchajcie, nasiona dyni widzę, że powoli nam się... Znaczy, mamy zapas, tak? Ale musimy tutaj patrzeć. Musimy koniecznie patrzeć i widzę, że kilka złotych skrzynek będę mógł chyba tutaj zrobić, jeżeli chodzi o dynię. Dwie będziemy mogli tylko zrobić. Ulala, to troszeczkę niefajnie. Ale na razie niestety musi nam to wystarczyć. Czyli teraz tak, robimy gwoździe. I myślę, że jeszcze zanim tutaj cokolwiek pójdziemy spać i tak dalej, no to musimy przetopić szkło, żeby zrobić te soczewki. I ogarniemy tam to zadanko, jeżeli chodzi o naszą tom. A, i zabierzemy się jeszcze za cmentarz. I teraz tak. Wydaje mi się, że chyba takim najlepszym sposobem i elementem na chwilę obecną to będzie po prostu ekshumowanie jak największej ilości zwłok. Troszeczkę je przerobić, ale to troszeczkę je przerobić, albo po prostu je pospalać. Ja też mam w sumie już możliwość bodajże chyba kremowania, więc... No nie wiem, jak to wyjdzie, przyznam się szczerze. Ewentualnie po prostu je wykopać, spróbować je przerobić. Zawsze możemy dodać kilka naszych tych magicznych balsamiarskich płynów w ten sposób. Więc może nie będzie źle, może nie będzie źle. No zobaczymy jeszcze, jak to wszystko wyjdzie, prawda? Ale no jest jak jest. Dobra, to teraz tak, potrzebujemy szkło, zwykłe szkło, więc ja sobie to zwykłe szkło zostawię, 52 sztuki, niech się nam to wszystko przerabia. Dobra, gwoździe zrobiliśmy, to zróbmy teraz skrzynki dla tego. No niestety możemy zrobić tylko dwie i żadna więcej nam niestety nie podskoczy tutaj. Owszem, moglibyśmy sprzedawać też inne rzeczy, ale nie wiem, czy wiecie, co to ma sens. Chociaż w sumie, jakby nie patrzeć, moglibyśmy zasadzić na przykład złotą soczewicę, złotą cebulę i tak dalej, ale wydaje mi się, że... Bo tu jeszcze jest pudełko z towarami, ale... Chociaż 64 gwoździe, wiecie co, to nie jest jakoś wybitnie trudno wytworzyć, zważywszy na ilość... na ilość żelaza, jaką mam, więc mógłbym nawet 240 gwoździ wytworzyć. Co prawda to mi zejdzie sporo energii, ale moglibyśmy je też sprzedać. Chociaż mówię, nie jestem pewny, czy one aby na pewno... Czy to jest w ogóle opłacalne, ale spróbujemy porobić kilka więcej skrzynek, żeby je tam sprzedać po prostu. Aha, już widzę, że mamy... energię z dupy. Teraz pytanie tylko, czy ja mam w ogóle opół jeszcze większej ilości. No tak, nie mamy w ogóle opołu. Dobra, to zróbmy Z2. Ja wiem, że ja tracę w durny sposób też troszeczkę tą energię, ale... To tam wiecie, pal licho, nie? W sumie możemy się przespać kawałek. Ja w ogóle też nie wiem, czy tutaj trzeba się przespać w 100%, czy wystarczy kawałek, żeby tutaj to nasze zmęczenie jakby nam przepadło. No ale dobra, zróbmy kilka tych towarów. Może jeszcze opołu raz zrobimy. I no ja mu wrzucę te gwoździe, bo tak troszeczkę, wiecie, szkoda, kurczę. Możemy nawet 3 pudełka zrobić, tylko że znowu to nie będą złote pudełka, więc może... Dobra, zróbmy 2. Zawsze to będzie coś innego, nie? Dobra, ale myślę, że nie będę się chyba tutaj bardziej, jakby nie patrzeć, wysilać w tym temacie, więc tak, żeby dzisiaj mu tylko więcej troszeczkę sprzedać. Dobra, opół, nie, opół nie tu. Wodę tutaj myślę, że zostawię, piasek również. To do tego, na razie to też zostawię, wiarę mamy, widzę, więc tutaj nie powinno być problemu. Ale dobra, o, no tak. Zapomniałem, przecież nam się winiacze porobiły i wszystko. Dobra, to piwo chowamy. Te 20 sztuk, może wezmę sobie 10, po prostu niech to 10 będzie ze mną. I wiecie co, zrobiłbym w sumie jeszcze jeden ten, do piwa chyba. Tak mi się przynajmniej coś wydaje. A, tu jest olej z nasion. Nie mogę tego zrobić w ten sposób. Kurczę. No to się zastanowimy. Ale dobra. Słuchajcie, kolejną kwestią też jest to,
Na razie chyba nie będę się tutaj bawić w te. Nie będziemy się chyba na razie bawić w zwłoki dzisiaj. Przynajmniej w dzisiejszym odcinku. Może umówmy się na jakiś jeden cały odcinek, żeby tutaj to wszystko po prostu porobić. Tak chyba będzie najlepiej. Ja to w ogóle rozwalę, bo to mi tutaj kant dupy, szczerze powiedziawszy. Dobra. Teraz standardowo robimy tak jak zawsze. Przesuwamy wszystko w jedno miejsce. Cyk. Dobra, powinno się przepchnąć. Nie, ta jedna mi oczywiście nie może być w jednym miejscu. Okej. No, halo. Ja w ogóle zapomniałem, wiecie co? Co my mamy mu przynieść jeszcze, bo jeżeli dobrze pamiętam, to on coś tam jeszcze od nas, kurczę, potrzebował chyba. Ale to zaraz się dowiemy, bo przyznam się szczerze, że nie pamiętam zupełnie. Dobra, cyk. A nie, on chyba nic od nas nie chce. O, widzę, że możemy już mu sprzedawać złote winiacze. Całkiem spoko cena, ale jak już mówiłem wcześniej, ja sobie je zostawię i nie będziemy się tutaj za bardzo wysilać. Pójdziemy sobie jeszcze do naszego staruszka, bo tutaj chciałbym ogarnąć kwestię związaną z nasionami konopi, bo u niego możemy je kupować, a tylko z tych nasion możemy wykonać jakby ten, a nie chcę marnować tych naszych w sumie, a jeżeli dobrze pamiętam, one jakoś wybitnie drogie nie były, więc dobra, 8 sztuk, no 99, to nie jest jakoś duża cena. Ja widzę, że nawet ja mogę u niego olej po prostu kupić. Więc może kupię go też od razu, wiecie, to nam nie zginie, nie jest to też jakoś wybitnie mega drogie, więc może być jak jest. Dobra, ile? 85, bardzo ładnie. No tutaj to ja będę musiał chyba sprawdzić co i jak, ale widzę, że porządnie jest tutaj sprzedawane, szczerze mówiąc. Więc jest spoko, dobra, to 10... wróć, nie piwo, 10 sobie zostawimy, resztę tutaj. No dobra, wróćmy do domu. I teraz tak, ja ten olej chyba muszę użyć, prawda? Tak. Dobra. I powinniśmy chyba już ogarnąć... A nie, nie mamy tej... pastę polerską mogę zrobić. Dobra, to wiecie co, ja jej zrobię 4 sztuki od razu. Ze wszystkiego co mamy. Zaraz się zabierzemy za te dłuta. Tylko teraz tak, czy ja będę widzieć ile ona potrzebuje? 5 stalowych dłut, dobra, czyli 5 stalowych będziemy musieli zrobić, ok. Cyk, cyk. Ten olej to zostawię, myślę, że tu, że tutaj w tych niższych skrzynkach. Pastę polerską również. Okej, słuchajcie, wybaczcie mi małe cięcie. Co prawda wy tego standardowo nie ogarnęliście, ale no niestety ktoś się do domu dobijał. Dobra, okej, czyli tak, wszystko nam się tutaj ładnie robi. Moment, jeszcze tutaj widzę, że szkło. Zaraz, słuchajcie, jeszcze pójdziemy sprawdzić kwestię związaną z tym. Z winami. Tylko najpierw może zróbmy... Jezus, nie tutaj, co ja robię? Te dłuta nieszczęsne, tak? Czyli tak, możemy zrobić, czyli musimy, słuchajcie, zrobić 5 stalowych. Mam dziwne wrażenie, że nam soczewki nie wystarczy. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było. Swoją drogą, co do dłut. Ja, słuchajcie, nie wiem jak to z tymi dłutami bywa, ale... One mi tutaj chyba nie chcą za bardzo w moich nagrobkach i tak dalej trybić. Ale nie wiem, może się mylę. Może się mylę. Dobra. 3 z jednej, kurczę, to nam nie wystarczy. A, i tak nam wypadło stalowe, okej. Nie wystarczy, potrzebujemy więcej soczewek. Niestety. Kurde, wypadło srebrne. Moje szczęście dzisiaj po prostu chyba się nie ma nijak. Dobra, soczeweczka. Możemy jeszcze dwie zrobić, to robimy.
Znaczy 8 jeszcze mogę zrobić. Wypijmy winko. Mam nadzieję, że zdążę zanieść te soczewki dzisiaj. Byłoby fajnie. Dobra, czyli tak. Mamy... A, ja mam w ogóle 3 srebrne. To przeróbmy je na złote, bo to raczej... Nie wierzę, że... Słuchajcie, mam 70% szans na to, żeby one mi się zrobiły srebrne. Nie, nie rozumiem tego. Stalowe dłuto, złotej jakości. No nie będziemy go przerabiać na wyższej. Nie rozumiem. Moment, bo jestem zagubiony teraz. Poczekajcie, bo... Mamy dłuto srebrnej jakości i jeżeli je przerobimy, mamy 70% szans, że wyjdzie złote, tak? Mam 2 złote dłuta, których szansa będzie... Czyli muszę robić to. A dlaczego mi za każdym razem wychodzi stalowe, w sensie srebrnej jakości zamiast złotej? Co jest? No bo patrzcie, jeżeli przerobię teraz złote, to jest złote, ale dalej mam 2 złote. Ale dziwne. O, patrzcie, widzicie teraz, czyli po prostu mam dzisiaj absolutnego pecha w robieniu tych rzeczy. Jeszcze jedno. No i nie mamy soczewek. Come on! Dlaczego to tak działa? Potrzebuję pasty polerskiej. Nie mamy... Kurde, musimy iść po piach. O, zen, Wojtku, zen. Dobra, słuchajcie, lecimy po piasek. Ale wiecie co? Mieć 70% szans i nie zrobić praktycznie nic. Nie, no trochę zrobiliśmy, umówmy się, ale kurde. To naprawdę trzeba mieć po prostu pecha. No dobra, ja tutaj chyba, wiecie co, wykopię znacznie więcej tego piasku, żeby on był na przyszłość, bo w innym wypadku to będzie problem. Jak już mówiłem też wcześniej, na razie dzisiaj przynajmniej i myślę, że w następnym odcinku odpuścimy sobie, słuchajcie, robienie tych wszystkich klejów, nie klejów, chociaż w sumie dobrze by było, gdybym ja tam się udał i spróbował może co nieco porobić. Dobra, ile tego mamy? Wystarczy. Może nie, jeszcze 2 razy. Będziemy mieli 150. Zgadza się? 150? 50, 50, 50, zgadza się. O, dobra, ukochany dom. Cyk, myk, pyk. I teraz poproszę znowu... Dobra, wiecie co? Zrobię ze wszystkich garnków to... Może nie. Albo... Dobra, zrobimy 10 pasty polerskiej. Niech będzie. Widzę, że jeszcze musimy też pszenicę zebrać. Musimy jeszcze winiarnię odwiedzić. Ja wiem też o tym doskonale, że ja to mogę później zrobić z automatu, tak? Myślę też, żeby zrobić 2 takich zombiaków, którzy nie są jakiejś wybitnej jakości. I po prostu porobić ich jako tych zwierzaków. tych transportowych, tak? No bo to też nam się, kurczę, przyda, jakby nie patrzeć. Więc myślę, że tutaj będzie trzeba pomyśleć. Dobrze, czy ja mogę cokolwiek przerobić? O, właśnie, możemy. O, tu w ogóle mam jakąś recepturę na więcej sztabek. Okej. Ale wiecie co? Stalowe części w pierwszej kolejności. Dobrze, i teraz tak, i teraz robimy soczewkę 12, dobra, niech będzie 12 soczewek. Aha, mamy ale ja to chcę zrobić, nieważne, że będę tracić więcej energii, ja chcę zrobić tą ostatnią, bo mamy 4 złote, potrzebujemy jeszcze jedno. Nie, nie, żadne ten. Cyk, błagam, bo mam jedną część. Come on! To jest mój pech. To jest mój zdecydowany pech. Jest w ogóle dzień inkwizytora dzisiaj, ale on nam za bardzo nic nie robi. Będziemy musieli te złote burgery zrobić. Także ja tutaj nie zrobię upgrade'u, ponieważ nie mamy stalowych części, a jednak mamy stalowe części, więc od razu się za to zabieram. Patrzcie, 30% szans mamy na... O, dobra, jest. Mamy to. Dobrze, czyli mamy, słuchajcie, 5 stalowych dłut tej najlepszej jakości, czyli to, co dzisiaj potrzebowaliśmy. Dobra, zostawię to tutaj też. O, widzę, że nam się żelazo zrobiło, to od razu przetopimy.
No tak, zróbmy. Zbierzmy jeszcze wszystko i zasadźmy. Tu w ogóle trzeba było jeszcze lepszego zombiaka zrobić, powiem wam szczerze. No, come on. Mam wrażenie, że mi nie wystarczy chyba zboża na wszystkie, chociaż nie, wystarczy na wszystkie, idealnie. I wiecie co, może jeszcze zerkniemy sobie na to, ale to później troszeczkę. Jak tutaj wygląda kwestia, dobra, mamy 18 nasion konopi. Trochę za dużo kupiłem ostatnio, ale nie, ty wróć, ty tutaj. Mamy za dużo w ogóle pędraków, trzeba by coś z nich zrobić. Dobra, to teraz tak, weźmy jeszcze wodę. I wiecie co, ja chyba faktycznie zrobię jeszcze tutaj jeden na wino, znaczy na piwo. Bo to jest, idzie nam strasznie pieruńsko wolno. Czekajcie, stanowisko warzelnicze to jest to, tak? 24 kamienia i 4, co proste czy złożone? Proste. Dobra, zróbmy tak. Zrobimy jeszcze jedno, wiecie, wtedy będziemy po prostu robić to trochę szybciej, tak? Więc... czemu nie, a kamienia, jeżeli dobrze pamiętam, mamy, no właśnie, bardzo dużo. Tylko tak, chciałbym zebrać 24. I tam były 4. Dobra, zrobimy jeszcze jedno, mam nadzieję, że będę mógł je zrobić obok. Oczywiście, że tak. Tylko, że tutaj nie... a, tutaj nie mamy zasilania. Dobra, to wiecie co, zrobimy to w taki sposób. Zaraz, ile mam kilofa? Kilof jest cały, dobra. To zrobimy tak, najpierw lecimy do obozu uchodźców, żeby tutaj podarować... to bo tutaj, że ona była chyba. Siema. Mam dla ciebie dłuta, kobieto. Mam nadzieję, że dzięki tym narzędziom przestaniesz otrzymywać pogróżki od krewnych swojego zmarłego męża. Świetna jakość, bardzo mi pomogą. A jeżeli idzie o krewnych mojego męża, to ich groźby nie robią już na mnie wrażenia. Moja rodzina zajmie się nimi w trakcie pogrzebu męża, jeśli wiesz co mam na myśli. Zdaje się, że wiem, a przy okazji, jak stworzysz swoje specjalne nagrobki? Chcesz poznać swoje sekrety? W porządku, nie wydaj ich nikomu. Na następny świat przydaje się u paskudnego łapie. Okej, okay, dobra. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy my coś tutaj dostaliśmy. Mam przepisy, ale ja nie wiem, słuchajcie, może tak. Byłbym wdzięczny, gdybyście dali mi... tu mogę przebadać. Ale nie widzę, żeby tu się coś więcej teoretycznie u niej odblokowało, ale wiecie co? Te wszystkie nagrobki, one wcale nie są jakoś wybitnie, chociaż może są trochę drogie, ale nie też tak wybitnie. Natomiast wiecie co? Byłbym wdzięczny, gdybyście dali mi informacje, które ja mam, a których nie mam, bo szczerze powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia, które mamy, a których nie mamy. Dobra, co? Czy wy coś mi tutaj nowego zrobiliście? Pudding miodowy. Pewna ręka. Grzybowa zupa, krem, pasztecik serowy. Swoją drogą, ja nie wiem, czy tutaj... nie wiem teraz, na jakiej zasadzie by to tutaj zrobić i ogarnąć. Czekajcie, z nim na pewno muszę porozmawiać chyba. Spytaj o budowę obozu. Jakość obozu, szczęście, żywność, wodę, nie. Dobrze, to teraz jest kwestia taka. Nie wiem, jak tutaj wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o dalsze misje. Bo jakby nie patrzeć, nic za bardzo nie mogę im zrobić. No nie mogę nic im zrobić. Więc wiecie co? Byłbym wdzięczny za informację, co powinienem w chwili obecnej tutaj ogarnąć dla nich. To jest lichwiarz, to tam mi wisi i powiewa. Tutaj paniusia od torebek, to tak też słabo. Bo tak na dobrą sprawę, słuchajcie, ze wszystkimi tutaj już sobie porozmawialiśmy, tak? Więc nie mamy tutaj za bardzo jakichkolwiek zadań więcej. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, to na razie sobie to odpuśćmy, także... skończyliśmy wątek garbarki i w chwili obecnej nie mam taką dobrą sprawę nic więcej jakby tutaj do zrobienia, więc albo będziemy musieli poczekać,
albo jest coś, o czym nie wiem. Więc byłbym tutaj wdzięczny za informacje od was, co powinniśmy i jak powinniśmy zrobić. A tymczasem pokopiamy sobie węgla, bo potrzebuję go dużej ilości. Tutaj niestety nie jesteśmy w stanie bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, pozyskać złota bodajże z tego, tylko siarkę chyba. I wapń, z tego co widzę, proszę mi tutaj dalej cisnąć, więc troszeczkę tego węgla nakopiemy, bo potrzebujemy. Natomiast, może wiecie co, skuszę się jeszcze, bo w sumie jak już tutaj jesteśmy, to wiecie co, skusimy się pokopać troszeczkę żelaza, tylko że niestety nie jestem pewny, czy kopiąc bloki żelaza ja mam jakąkolwiek szansę na to, żeby wypadło nam złoto. Wiem, że na pewno jak kopię wejny, czyli te takie stojące, to wtedy mam szansę na chyba największą na złoto. Nie wiem jak jest z tymi blokami tutaj. Więc wiecie, to tak, o proszę węgielek. No dobra, to może, no nie wiem, pokopmy ich trochę. Ale niestety nie wiem, o właśnie, wy mi też pisaliście, żebym zainwestował w te diamenty. Tylko że nie mam żółtych punktów. Więc też średnio. O! Srebrny samorodek nam wypadł, czyli teoretycznie jest szansa. Aha, jest złoty samorodek, a jak? Dobra, to wiecie co, to chyba pokopiemy tutaj, chociaż tu będzie sporo tego żelaza, ale to oczywiście damy zaraz mu do przerabiania. Bo wiecie, mógłbym to od razu po prostu poprzerabiać na ten złoty proszek i byśmy go troszeczkę mieli, nie? A widzę też, że niezbyt dużo energii mi na to schodzi, na to kopanko. Ale też widzę, że szansa na trafienie jest bardzo, bardzo nikła niestety. No dobra. Ale widzicie, w sumie chyba dobrze, że zmieniłem tutaj przerabianie na czasowe, w sensie na konkretną ilość przerobienia, aniżeli tutaj na to do końca, bo faktycznie one się niestety badżyły. Więc jest jak jest. W ogóle teraz zahaczyłem, że przecież ja przerzuciłem jednego z zombiaków przecież w tamtą drugie miejsce i tak się zastanawiam, dlaczego tu cały czas mi stoi ten... Aha, dobra, masz... No i tutaj chyba już nie będę czekać na to następne, tylko po prostu mu to zostawimy. Dobra, to wróćmy w takim razie do ukochanego domu. I teraz tak, miałem tutaj dodać energy do pieca, więc myślę, że 100 sztuk dodamy tutaj. Tutaj również dodamy 100 sztuk, bo mamy tego sporo. No i ogarniamy złoty. I tutaj również ogarniamy złoty. Myślę, że ten węgiel tutaj zostawię, przynajmniej na razie. Dobra, tu też mi się widzę ładnie wszystko porobiły, wszystkie części, elegancko. To zostawmy to tak. Czekajcie, ja ten kamień i może to szkło stąd zabiorę, żeby to tutaj mi nie... Chociaż to w sumie nie ma znaczenia, bo i tak automatycznie jest brane ze wszystkich tych. Ale ten... Aha, no tak, nie mamy miejsca. Wiecie co, ja zabiorę te stare rzeczy, wszystkie te narzędzia, bo one mi są o kant dupy rozczać niepotrzebne. A chyba mogę je sprzedać u tego. Możemy je tam gdzieś sprzedać. Dobra, teraz tak, ja jeszcze sobie zerknę, jak wygląda tutaj sytuacja. Możemy zrobić dwie skrzynki z dyniami. Jak my stoimy z czasem 28 minut, to będziemy kończyć w dniu dzisiejszym. To jeszcze skoczymy sobie po wino. Chmielu na razie nie będziemy przerabiać, jak już mówiłem, bo ja tego chmielu mam trochę za dużej ilości. Ja wiem, że to teoretycznie nam nie zginie, nie przepadnie, prawda? Ale wiecie, no nie ma sensu chyba, żebym hodował tego... Myślę, że i tak zrobimy tutaj, jeżeli chodzi o chmiel, to i tak, słuchajcie, zrobimy lepszego zombiaka i zrobimy z tego farmę, tak? Więc na razie darujmy sobie to po prostu. Dobra, piwko się ładnie przerabia, to teraz jeszcze przeróbmy winiacze, a trochę ich będzie, mam nadzieję. Wiecie, równie dobrze
Moglibyśmy trochę zaoszczędzić na winach, robiąc tutaj srebrne i mieszając srebrne ze złotymi, bo wydaje mi się, że szansa na to była dosyć duża. Jest 80%, chociaż wiadomo, nie jest to 100%, ale jednak jakaś tam ta szansa wyższa teoretycznie jest, nie? Dobra, to teraz tak, wodę jeszcze tutaj zostawimy. Czy to piwo mi się zrobi, zanim skończymy? Myślę, że tak, więc będę mógł wsadzić, słuchajcie, kolejne. Chociaż trochę wolno się robi. Czyli teraz tak. Takim, słuchajcie, głównym naszym tutaj, główną naszą kwestią to będzie to, żeby... Mam dwoje zwłok. Nie wiem, jak się to zmienia. Dwie zwłoki. No, mamy zwłoki w każdym razie, które możemy oczywiście przerobić na zombiaki. I myślę, że tutaj można by pokusić się o te transportowe. Więc myślę, że to będzie taki dobry motyw, żeby to po prostu ogarnąć. I jeszcze korzystając, wiecie co, z okazji, pójdziemy sobie tutaj. Ja jeszcze ściągnę pieniądze, 52. Wrzucimy winiacze, bo widzę, że się kończą. Co do tego jedzenia, ja, słuchajcie, postaram się tam sprawdzić co i jak. Więc miejmy nadzieję, że to w jakikolwiek sposób tam nam wyjdzie. No i tak jak już mówiłem, no słuchajcie, będziemy... Staram się to robić wszystko tak, żeby było dobrze, ale wiadomo, że to trzeba robić w miarę po kolei. I przynajmniej chociaż troszeczkę popróbować poogarniać, więc no na razie musi nam wystarczyć to co jest, 79, to nie jest zbyt dużo pieniądza. Także mamy prawie 5. No ale jakby nie patrzeć, i tak wydaje mi się, że nie idzie nam źle, naprawdę. Cieszę się, że tutaj poogarniałem kilka elementów, bo jest jak jest. Co do tych narzędzi, no to jeszcze spróbowałbym je sprzedać, ale nie wiem. O, dobra, wyszedł Krezoldzik. Mogę mu je sprzedać. Zardzewiała, więc... No chyba sobie jaja robisz, chłopie. Dobra. Nie, żadne wypo... Nie, chcę siekierę. Nie mogę go zniszczyć? Szlak. No dobra, albo może inaczej, czekajcie, przecież ja mogę dokonać handlu wymiennego. Możemy wykonać handel wymienny. Moment, na jakiej zasadzie? Aha, czyli dobra, to wymienię to na złożone części, trudno. Wolę się tego pozbyć i tego już nie mieć, niż się później, wiecie, pierdzielić z tym, żeby były albo nie było. No dobra, w każdym razie, moi drodzy, ja wam za dzisiejszy odcinek dziękuję. Jeżeli macie dla mnie standardowo rady, to śmiało piszcie. Słyszymy się w kolejnym jutro, także trzymajcie się, cześć i oczywiście, pa, pa.